Bardzo proszę o ciszę. Otwieram 68. sesję Rady Gminy Oświęcim. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą sesję pana wójta gminy Oświęcim, panią zastępcę wójta, witam pana sekretarza, pana skarbnika. Witam wszystkich dyrektorów jednostek gminy Oświęcim, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Centrum Usług Wspólnych, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam wszystkich dyrektorów placówek oświatowych naszej gminy. Witam radnych powiatu, jeśli są z nami obecni. Witam wszystkich sołtysów i w końcu witam przybyłych na dzisiejszą sesję wszystkich państwa radnych. Serdecznie również witam wszystkich, którzy śledzą obrady naszej sesji za pośrednictwem transmisji internetowej. Przystępujemy do stwierdzenia prawomocności obrad. Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności w systemie. Na podstawie listy obecności oraz systemu e-sesja stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 12 radnych. W związku z tym nasze obrady są prawomocne. Przystępujemy do uchwalenia porządku obrad. Porządek obrad został państwu radnym dostarczony wraz z materiałami na sesję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby wprowadzić zmiany w porządku obrad? Bardzo proszę, pan sekretarz w imieniu pana wójta. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, w imieniu wójta chciałbym prosić o wprowadzenie do porządku obrad jednego projektu uchwały, a mianowicie w sprawie zmiany uchwały nr 47/403/22 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu oświęcimskiego. Uchwała była przedmiotem obrad wczorajszej komisji. Zostaje wyjaśnione tematy, o co chodzi w zakresie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Tak było rzeczywiście. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby wnieść jakieś uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, to został złożony wniosek o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad uchwały, który przed chwilą przedstawił pan sekretarz. Bardzo proszę, kto z państwa jest za tym, żeby wprowadzić ten projekt uchwały do dzisiejszego porządku obrad? Za wprowadzeniem tego projektu uchwały do dzisiejszego porządku obrad głosowało 12 radnych. W związku z tym wniosek został zaopiniowany przez państwa radnych pozytywnie. Proponuję, aby ten projekt uchwały znalazł się w punkcie 7 pod literą J i następne projekty uchwał ulegną wówczas automatycznie przesunięciu. Przystępujemy obecnie do głosowania całego porządku obrad. Dziękuję. Informuję, że porządek obrad został przez państwa radnych przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci dzisiejszego porządku obrad, czyli przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 września bieżącego roku. Protokół został państwu dostarczony i jest również umieszczony w systemie e-sesja. Każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Czy ktoś z państwa wnosi jakieś uwagi, poprawki do wspomnianego protokołu? Jeśli nie, to uznajemy, że protokół sesji z dnia 20 września bieżącego roku został przez państwa radnych przyjęty poprzez aklamację. Punkt czwarty, informacja dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej o stanie czytelnictwa na terenie gminy Oświęcim. Bardzo proszę panią dyrektor o przedstawienie króciutkiej informacji. Dzień dobry. Informacja, którą przedstawię, została opracowana w oparciu o dane statystyczne dzienne i miesięczne rejestrowane w każdej z sześciu funkcjonujących bibliotek na terenie gminy Oświęcim, Bibliotece Głównej w Grójcu oraz w filiach w Babicach, Brzezińce, Rajsku, Porębie Wielkiej i Włosienicy i jest to stan na dzień 30 września 2023 roku. Do dyspozycji naszych czytelników mamy obecnie 37 272 woluminy, z czego 1/3 zbiorów to pozycje pozwalające zainteresować czytelnika wchodzącego dziś do biblioteki. Mamy obowiązek prowadzenia sukcesywnej selekcji zbiorów. Jest to czynnik wpływający na rozwój czytelnictwa, gdyż głównym zainteresowaniem czytelników cieszą się nowości.
Nieprzerwany dostęp do tych nowości decyduje nie tylko o atrakcyjności biblioteki wśród czynnych czytelników, ale także o dopływie nowych. I tak w bibliotece w Grójcu mamy 9201 książek, w Babicach 6533, w Brzezińce 5749, w Porębie Wielkiej 6090, w Rajsku 4732 i we Włosienicy 4967. Na zakup książek w planie finansowym w 2023 roku zarezerwowano kwotę 16 tysięcy zł z dotacji organizatora. Biblioteka otrzymała również dofinansowanie Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4307 zł oraz pozyskaliśmy dary z natury w ilości 397 egzemplarzy o łącznej wartości 892 zł i 3 grosze. Zakupem książek zajmują się bibliotekarze w Grójcu, prowadząc uprzednio konsultacje z pracownikami filii bibliotecznych. I taka forma przygotowania zamówienia na celu ma na uwadze dokonanie jak najlepszego wyboru, biorąc pod uwagę zarówno oczekiwania czytelników, jak i promowanie różnorodności wydawniczej. W materiałach, które Państwu przesłałam, jest przedstawiona tabela, która przedstawia realizację zakupu i podziału książek za kwotę 10 tysięcy zł pochodzącą z dotacji organizatora, ponieważ dotychczas wydaliśmy 10 tysięcy, zostało nam jeszcze na ten rok 6 tysięcy na zakup książek. I tak do biblioteki w Grójcu zakupiono 73 książki, do Babic 50, do Brzezinki 59, do Poręby Wielkiej 57, do Rajska 66, do Włosienicy 62 pozycje. Razem daje to 367 książek. W ostatnich dniach została opracowana i przygotowana dostawa książek zakupionych z dofinansowania Biblioteki Narodowej we wspomnianej już kwocie 4307 zł. I dzięki tej dotacji udało się zakupić 28 książek do biblioteki w Grójcu, 31 do filii w Babicach, 16 do filii w Brzezińce, 20 do filii w Porębie Wielkiej, 29 do Rajska i 22 książki do filii we Włosienicy. Czytelnictwo jako jedna z form uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy Oświęcim realizowane w naszych bibliotekach opiera się przede wszystkim na książce papierowej. Tej najnowszej, popularnej bądź popularnego autora. Nie oznacza to jednak, że cyfrowa forma książki w ogóle nie istnieje, jednak jej udział jest znikomy. Bezpłatny dostęp do książki cyfrowej jest możliwy poprzez kody do bazy e-booków. U nas jest to baza Legimi i co miesiąc dostajemy z Biblioteki Miejskiej Galeria Książki w Oświęcimiu dwa takie kody, które są wykorzystywane przez naszych czytelników. Do września 2023 roku otrzymaliśmy 18 takich kodów i wszystkie zostały wykorzystane. Do zasobów cyfrowych, którymi dysponujemy, możemy zaliczyć również darmową wypożyczalnię międzybiblioteczną Akademika. Są tam udostępniane przede wszystkim książki i czasopisma naukowe ze zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym podręczniki akademickie, prace naukowe, popularno-naukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dostęp do tej akademiki jest możliwy poprzez stanowisko czytelnicze w Grójcu, tylko w bibliotece w Grójcu. Na filiach nie ma takiej możliwości. W tabelach, które zostały Państwu przesłane, jest przedstawiona ilość czytelników, ilość odwiedzin czynnych czytelników oraz wypożyczeń w poszczególnych filiach. Ja może nie będę teraz rozbijała ilości tych czytelników na uczących się, pracujących, pozostałych, tylko przeczytam łączną ilość, ilu mamy czytelników w poszczególnych bibliotekach, ile mamy odwiedzin, ile wypożyczeń. I tak, czytelników w Bibliotece Głównej w Grójcu mamy 634, w filii w Babicach 131, w filii w Brzezińce 188, w filii w Porębie Wielkiej 150, w filii w Rajsku 283 i we Włosienicy 268. Razem daje to 1654 osoby. W tym roku w Grójcu odwiedziło naszą bibliotekę już 3350 osób.
Tutaj są nie tylko czytelnicy, ale również osoby biorące udział w różnego typu wydarzeniach, lekcjach bibliotecznych, warsztatach, wakacjach, feriach i nie zawsze są to osoby, które są zapisane do biblioteki. Jak na przykład przychodzi cała klasa z wychowawcą, no to nam ciężko zweryfikować też. Nie mogą się dzieci same zapisać do biblioteki, tylko muszą to zrobić z opiekunem, więc nie wszystkie te dzieci, które uczestniczą w zajęciach, są zapisane jako czytelnicy. W Babicach mamy 392 czytelników, w Filii w Brzezińce 1220, w Porębie Wielkiej 1234, w Filii w Rajsku 1668 osób i w Filii w Łosienicy 1843 osoby. Przepraszam, powiedziałam, mamy czytelników, a to była liczba odwiedzin, przepraszam. Łącznie do końca września biblioteki odwiedziło 9707 osób. Jeśli chodzi o wypożyczenia, to tutaj prym wiedzie Grojec oczywiście i w Grojcu tych wypożyczeń mamy już 7649, w Babicach 791 wypożyczeń, w Brzezińce 1726, w Porębie Wielkiej 2556 wypożyczeń, w Filii w Rajsku 2791, w Filii we Włosienicy 2792. W sumie wypożyczyliśmy do końca września 18 240 książek. Chciałabym również zaznaczyć, że biblioteka to nie tylko miejsce, w którym wypożyczamy książki i nie tylko na książkach się opieramy. Często ta biblioteka jest miejscem spotkań, miejscem organizacji różnych wydarzeń. Zapraszamy do siebie szkoły, przedszkola, często też panie bibliotekarki pracujące w bibliotekach wychodzą do przedszkoli, biorą udział w różnego typu warsztatach, wydarzeniach szkolnych, przedszkolnych. Chciałabym wspomnieć o niektórych realizacjach w tym roku. Od stycznia 2023 roku do końca września we wszystkich bibliotekach przeprowadzono łącznie 85 lekcji bibliotecznych. Dla porównania w zeszłym roku to było 20 kilka lekcji, więc ten wzrost jest znaczny. Bierzemy udział jako biblioteka w różnego rodzaju akcjach społecznych typu Żonkil, Krokus, Niepodległa do hymnu. We współpracy z placówkami oświatowymi bierzemy udział w akcjach typu Cała Polska czyta dzieciom, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania czy Narodowe Czytania. W ramach wakacji i ferii organizujemy dla dzieciaków zajęcia i są to również też zajęcia poza biblioteką, takie jak na przykład zajęcia w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, zajęcia w Galerii Książki w Oświęcimiu czy wycieczka na plantację borówki w Łazach. W tym roku obchodziliśmy 75-lecie, z tej okazji zorganizowaliśmy piknik, który cieszył się dużym zainteresowaniem. I przy okazji tego 75-lecia otrzymaliśmy prezent w formie dotacji i udało nam się stworzyć w bibliotece w Grojcu kącik czytelniczy, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i rzuca się czytelnikom w oczy, chętnie tam przysiadają, rozmawiają z nami, korzystają z tego. A ponieważ żadna z naszych bibliotek nie posiada czytelni, to myślę, że jest to takie wyjście naprzeciw tym czytelnikom, chociaż w taki minimalny sposób, ale na ten moment cieszymy się z tego, co mamy. Organizujemy również różne konkursy. W tym roku był to konkurs życzenia dla biblioteki z okazji 75-lecia, a w listopadzie będziemy organizować międzygminny konkurs pięknego czytania Złote Usta. W ramach dyskusyjnego klubu książki organizujemy również spotkania autorskie dla dorosłych czytelników. I takie spotkanie też będzie miało miejsce w najbliższy piątek w Grojcu w bibliotece z autorką Aubeną Grabowską. Na wiosnę tego roku organizowaliśmy wyjazd do teatru, odpłatny oczywiście, uczestnicy musieli pokryć koszty biletu oraz koszty przejazdu, ale autokar był pełny, więc myślę, że ludzie też potrzebują organizacji tego typu wydarzeń. Staramy się również wychodzić do czytelnika i bierzemy udział w różnego typu wydarzeniach, na przykład w stołach wielkanocnych, gdzie czytelnicy mogli skorzystać z tego, że jesteśmy na miejscu i wypożyczyć książki, nie przychodząc do biblioteki. Także dziewczyny, panie pracujące w bibliotece, zabrały część książek ze sobą i na stołach wielkanocnych można było je wypożyczyć, a później w dowolnej bibliotece zwrócić.
W trakcie pikniku organizacji pozarządowych w tym roku w Porębie Wielkiej po raz pierwszy biblioteka zaprezentowała się z taką formą wymiany książek popularnej na całym świecie w akcji book crossingowej i ludzie przynosili te książki, chętnie wymieniali je na inne książki, które my zaproponowaliśmy do wymiany. To były książki, które mieliśmy pozyskane albo z darów, albo były to książki wycofane już z bibliotek. Nie cieszyły się w bibliotece zainteresowaniem, natomiast w takiej formie mogą zyskać drugie życie i gdzieś iść w obieg. Ostatnim takim wydarzeniem, które mieliśmy też przyjemność organizować, było spotkanie Porozmawiajmy o Mitoraju, które miało na celu przybliżenie sylwetki i twórczości słynnego rzeźbiarza Igora Mitoraja. I również widzimy po frekwencji, że zostało to bardzo dobrze przyjęte i ludzie chętnie wzięli udział w wydarzeniu, zaangażowali się i opinie są bardzo pozytywne po tym wydarzeniu. Także tak jak mówię, myślę, że biblioteka to nie sama książka i będziemy mieli możliwość organizować jeszcze dużo, dużo różnych innych akcji i spotkań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie do przedstawionej informacji? To może ja zapytam. Pani dyrektor, jaka jest tendencja? Czy dało się porównać, jest Pani dyrektorem placówki od niedawna, ale to też jakby nie jest tak bardzo istotne, tylko jaka jest tendencja w ogóle, jaki jest trend, czy jest szansa, że ta liczba czytelników nam będzie rosła, też biorąc pod uwagę tutaj wszystkie wydarzenia organizowane przez bibliotekę. Podejrzewam, że też one mają na celu właśnie zachęcenie do czytelnictwa i dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Czy ma Pani jakieś porównanie w stosunku do poprzedniego roku? Czy ta liczba tych czytelników nam rośnie, czy raczej jest stała, czy też maleje? Czy powiem tak, nie ma tutaj reguły, ponieważ są placówki, w których ta liczba czytelników zmalała, ale są biblioteki, w których ta liczba rośnie. Bardzo ładnie to wzrosło w Brzezińce, we Włosienicy, w samym Grójcu. Natomiast na przykład w Babicach liczba czytelników spadła, ale było to też spowodowane tym, że tam przez jakiś czas była zamknięta biblioteka, nie było pani bibliotekarki. Teraz jest przyjęta nowa pani, która wydaje się mieć bardzo duże chęci i bardzo mocno się zaangażowała od początku w pracę i już tam zaczyna się coś dziać, już ci ludzie coraz chętniej tam zaczynają przychodzić, więc mam nadzieję, że to był taki chwilowy przestój. Natomiast biorąc pod uwagę ogólne liczby, to ta liczba wzrasta, nieznacznie natomiast wzrasta. Problem jest w moim odczuciu z dostępnością do nowości. Ponieważ no, musimy sobie radzić tym, co mamy i wykorzystujemy pieniążki, które mamy tak niejednorazowo, tylko staramy się robić tych zakupów w roku kilka, żeby te nowości na bieżąco uzupełniać. Często jest tak, że ludzie przychodzą i chcieliby już, a muszą na jakieś książki poczekać. Ale mam nadzieję, że mimo to nie będzie to powodem spadku tej liczby czytelników, tylko też jakiegoś tam zrozumienia, że czasem na jakąś nową książkę trzeba poczekać chwilkę i staramy się też brać pod uwagę właśnie tutaj to, co ludzie chcieliby u nas dostać, co chcieliby przeczytać i w taki sposób są też zamawiane nowe książki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Jeśli nie, to bardzo dziękujemy za informację. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 5, czyli informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z artykułu 24 litera H ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40 z późniejszymi zmianami. Przedstawiam informację przewodniczącej Rady Gminy dotyczącą złożonych do wójta gminy oświadczeń majątkowych. Do przewodniczącej Rady Gminy oświadczeń majątkowych przez osoby określone w artykule 24H ustęp 3 punkt 1 wyżej wymienionej ustawy. Informacja zawiera takie dane. Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia dokonały przedmiotowej czynności w terminie
W oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z brakiem nieprawidłowości nie podjęto żadnych działań wyjaśniających. I analogiczne oświadczenie skierowane do przewodniczącej Rady Gminy od wójta gminy Oświęcim. Podstawa prawna ta sama, natomiast dotyczy osób określonych w artykule 24h ustęp 3 punkt 3 oraz ustęp 5 wyżej wymienionej ustawy i treść informacji. Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia dokonały przedmiotowej czynności. Punkt drugi, w oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości i punkt trzeci, w związku z brakiem nieprawidłowości nie podjęto żadnych działań wyjaśniających. Przechodzimy do punktu szóstego. To jest informacje wójta gminy o pracy Urzędu Gminy między sesjami. Bardzo proszę, tradycyjnie pan sekretarz. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, w okresie od ostatniej sesji zostało podjętych 16 zarządzeń finansowych, w tym 8 dotyczących przeniesienia między paragrafami, 4 dotyczących uruchomienia dotacji, 3 dotyczących uruchomienia rezerwy i 1 dotyczące zmiany do uchwały budżetowej na rok 2023. Kolejno zostało podjętych 9 zarządzeń organizacyjnych, w tym w sprawie przekazania środków trwałych, w sprawie najmu lokalu w budynku gminnym w Grojcu, w sprawie najmu hali sportowej w Szkole Podstawowej w Rajsku, w sprawie najmu powierzchni użytkowej nieruchomości gminnej w Brzezińce, w sprawie najmu lokalu w budynku gminnym we Włosienicy, w sprawie ustalenia stawki godzinowej za świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w 2024 roku, w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w przedszkolach na terenie gminy Oświęcim w roku 2023 oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Kolejne zarządzenie to w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownego wyłożenia, do publicznego wglądu, drugie wyłożenie, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu pomnika zagłady Auschwitz-Birkenau w sołectwie Brzezinka oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy. Pozostałe informacje na temat działalności wójta i urzędu w okresie między sesjami. Ogłoszone zostały w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej postępowania na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023-2024 w gminie Oświęcim. Otwarcie ofert odbędzie się 30 października 2023 roku oraz postępowanie na zakup energii elektrycznej w ramach wspólnego zamówienia na rok 2024. Otwarcie ofert odbędzie się 7 listopada bieżącego roku. Ogłoszone zostało postępowanie na modernizację odcinka drogi wewnętrznej ulica Cegielniana w Rajsku. Otwarcie ofert odbędzie się 19 października bieżącego roku. 21 września bieżącego roku dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą modernizacja odcinka ulicy Odnoga w Porębie Wielkiej. Wykonawcą była firma Rejon Robót Drogowych Drogbud spółka z Ozalwerni. Wartość robót to 257 519 zł. Rozpoczęto realizację zadania pod nazwą remont nawierzchni jezdni odcinka ulicy Ogórkowej w Zaborzu, Ogródkowej, przepraszam. Wykonawca to Szymon Tela, Drogród z siedzibą w Ćwiklicach. Wartość umowna 159 645 zł, w tym miasto Oświęcim zadeklarowało chęć współfinansowania zadania w kwocie 69 823 zł. Powyższe będzie obradowane na październikowej sesji Rady Miasta Oświęcim. Dwóch przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim zadeklarowało darowizny na poczet przedmiotowego zadania. Termin realizacji do 31 października 2023 roku. Starostwo Powiatowe Oświęcimiu podpisało umowę z biurem inżynierskim MK Spółka Jawna Krawczyk Strzeżyk na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej w ramach zadania inwestycyjnego przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ulica Porębska w Zaborzu i ulica Wadowicka w Porębie Wielkiej na odcinku od drogi krajowej 44 do ulicy nad Potokiem w Porębie Wielkiej. Inwestorem zadania jest powiat oświęcimski. Gmina Oświęcim udzieliła pomocy finansowej dla powiatu oświęcimskiego w formie dotacji celowej w wysokości 100 tysięcy złotych. W roku 2023 to 50 tysięcy złotych, a w roku 2024 również 50 tysięcy złotych. Partycypacja w kosztach zadania przez gminę wynosi 50% wartości. Również Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu uzyskało promesę w ramach programu Polski Ład PGR na zadanie modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały
Państwowe Gospodarstwa Gospodarki Rolnej, obejmującego modernizację dróg powiatowych ulica Grodgerówka w Porębie Wielkiej na odcinku w kilometrze 0 do 0 plus 930 oraz ulicy Sośnina we Włosienicy na odcinku w kilometrze 0 plus 930 do 1 plus 257. Szacunkowe koszty wykonania robót budowlanych wynoszą 1 097 775 zł. Wkład gminy Oświęcim wynosi 42 867 zł. To jest 50% wartości wkładu własnego, jaki powiat oświęcimski zadeklarował we wniosku. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na prowadzenie w 2024 roku punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wpłynęła jedna oferta od firmy Zakład Usług Komunalnych Spółka ZOW w Oświęcimiu. Wpłynęła jedna oferta od firmy Zakład Usług Komunalnych Spółka ZOW w Oświęcimiu na kwotę 130 636 zł brutto. Lokalizacja PSZOK będzie w kolejnym roku taka jak dotychczas. Trwają czynności zmierzające do zawarcia umowy. Zawarta została umowa z Gminną Spółką Wodną w Oświęcimiu, na mocy której gmina przyznała spółce dotację na wykonanie zadania pod nazwą wyprofilowanie i naprawa skarb na rowie Gromadzki w Grojcu na długości 82 metrów bieżących. Zadanie ma być realizowane do 15 listopada bieżącego roku. Umowa zakłada udzielenie dotacji w wysokości 10 tysięcy złotych. W dniach od 1 października do 15 listopada trwa coroczna akcja odbioru azbestu od właścicieli nieruchomości. Odbiór następuje na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców według kolejności zgłaszania. Złożono 40 wniosków, co przekłada się na szacunkowe 62 tony odpadów do odbioru. Zadanie realizuje na zlecenie gminy Zakład Usług Komunalnych Spółka ZOW w Oświęcimiu. Wartość umowy wynosi 25 tysięcy złotych. Zakończona została inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie gminy. Zadanie objęte było porozumieniem z Ministerstwem Rozwoju i Technologii i zostało przez nie pozytywnie ocenione. Zaktualizowane dane są dostępne na portalu bazaazbestowa.gov.pl. Ostateczny podział kosztów wynosi 13 300 zł dofinansowanie z ministerstwa, a 4 166 zł wkład własny. Do 27 października bieżącego roku można było składać uwagi do wyłożonego w okresie od 13 września do 5 października 2023 roku do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim w zakresie dotyczącym aktualizacji przebiegu drogi krajowej nr 44 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia na terenie miejscowości Pławy, Brzezinka, Rajsko, Grojec i Zaborze w gminie Oświęcim. Ogłoszony został drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Grojcu przy ulicy Aleja Ogrodowa, oznaczony numerami 626/112 o powierzchni 928 m2, 626/113 o powierzchni 846 m2, 826/114 o powierzchni 843 m2, 626/119 o powierzchni 944 m2, 626/120 o powierzchni 641 m2 i 626/121 o powierzchni 607 m2. Działki będą sprzedawane wraz z udziałem w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem 626/118. Przetarg odbędzie się 25 października 2023 roku. Termin wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej upływa 20 października. 11 października Gminna Biblioteka zorganizowała spotkanie Porozmawiajmy o Mitoraju. Miało ono na celu przybliżenie osoby oraz twórczości słynnego rzeźbiarza Igora Mitoraja pochodzącego z Grojca. Zaproszeni goście, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dr habilitowany Karol Badyna oraz bratanica Mitoraja Justyna Mitoraj-Stachura. Bardzo ciekawie opowiadali o artyście, a uczestnicy spotkania chętnie włączyli się do rozmów i wspominali Igora Mitoraja. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Wójt gminy Oświęcim wydał 3 decyzje administracyjne na kwotę 23 368 zł na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników na podstawie złożonych wniosków przez pracodawców.
Od 25 września w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Oświęcim realizowany jest projekt pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych pod nazwą Już pływam, edycja 2023. W formie nauki pływania współfinansowany przez województwo małopolskie. W projekcie bierze udział 60 uczniów z 7 szkół podstawowych z klas drugich i trzecich, 6 grup po 10 osób. Kwota zadania ogółem to 40 229 zł. Kwota dofinansowania z województwa małopolskiego to 19 380 zł. Kwota finansowana przez gminę Oświęcim to 20 849 zł, w tym wpłaty rodziców 6 tysięcy zł. W dniu 12 października w Domu Ludowym w Grójcu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, której gospodarzem był wójt gminy Mirosław Smolarek. Podczas uroczystości wręczono nagrody wójta 2 dyrektorom i 16 nauczycielom. Gratulacje od wójta również otrzymali nauczyciele, którzy uzyskali awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Dyrektorzy jednostek oświatowych wręczyli również swoje nagrody nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi. Szkoła podstawowa w Grójcu przy współpracy z Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim prowadziła postępowanie na dostawę paliwa gazowego do budynku szkoły w okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2024 roku. Wybrano ofertę firmy PGNiG w Warszawie za kwotę 103 041 zł brutto. Wójt gminy Oświęcim zawarł umowy na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Ogółem kwota zwrotów w ramach zawartych umów od 4 września bieżącego roku do 31 grudnia bieżącego roku wynosi 17 414 zł. Dotyczy to 6 dzieci. W sobotę 23 września w Oświęcimskim Centrum Kultury podczas gali kultury i sportu powiatu oświęcimskiego zespół Grojczanie z rąk wicestarosty i członka zarządu powiatu w Oświęcimiu odebrał nagrodę w kategorii kultura za sukcesy i promocję ziemi oświęcimskiej poza granicami naszego powiatu. We wrześniu bieżącego roku rozpoczął funkcjonowanie nowy zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Oświęcim. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołał wójt gminy Mirosław Smolarek, a kolejne będą zwoływane przez nowo wybraną przewodniczącą zespołu, którą została pani dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Chojnacka. W skład zespołu weszło 13 przedstawicieli z 7 instytucji, to jest GOPS, Komendy Powiatowej Policji, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Placówek Oświatowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył wydawanie decyzji administracyjnych przyznających stypendia szkolne uczniom szkół podstawowych i średnich na podstawie ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Stypendia szkolne przysługują dzieciom polskim i ukraińskim, w których rodzina dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł. Ze względu na wzrastające wynagrodzenie minimalne oraz bardzo niskie kryteria dochodowe, ilość osób kwalifikujących się do stypendiów stale spada. Na rok szkolny 2023-2024 stypendia szkolne przyznano 7 dzieciom polskim, 5 dotyczących szkoły podstawowej i 2 dotyczące szkoły średniej oraz 7 dzieciom ukraińskim, 6 dotyczących szkoły podstawowej i 1 dotyczące szkoły średniej. Średnia kwota stypendium to 144 zł miesięcznie i jest ono przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, odzieży, obuwia, pomocy szkolnych i tym podobnych. Również GOPS zakończył dystrybucję żywności w ramach programu podprogramu 2021+, programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Głównym założeniem programu było ograniczenie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizacji działań na rzecz włączenia społecznego. Na podstawie wniosków złożonych przez wójta gminy Mirosława Smolarka uzyskała gmina dofinansowanie w formie wstępnych promes na następujące zadania. Modernizacja dróg w miejscowości Broszkowice w gminie Oświęcim. Kwota dofinansowania wynosi 1 959 510 zł, co stanowi 98% wartości inwestycji. Zakres prac obejmuje modernizację odcinków ulica Jodłowa, Klubowa, Świerkowa wraz z obrębami skrzyżowań oraz obrębami połączeń z drogami przyległymi w miejscowości Broszkowice. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2025 roku. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, edycja 6 PGR.
Drugie zadanie, na które udało się pozyskać finansowanie, to modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Oświęcim. Obejmuje modernizację odcinków dróg gminnych i wewnętrznych w następujących sołectwach. Rajsko, odcinek ulicy Staroplebańskiej. Babice, ulica Orzechowa, odcinek ulicy Granicznej. Stawy Grojeckie, odcinek ulicy Marii Radziwiłł. Harmenże, odcinek ulicy Świętokrzyskiej. Poręba Wielka, odcinek ulicy Zalesie i ulicy Ruczaj. Broszkowice, odcinek ulicy Świętego Medarda. Grojec, sołectwo Grojec, miejscowość Łazy, odcinek ulicy Puściny. Włosienica, odcinek ulicy Lazurowej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30 czerwca 2025 roku. Całkowita szacunkowa wartość inwestycji wynosi 7 milionów 950 zł, z czego dofinansowanie stanowiące 95% wartości zadania wynosi 7 552 500 zł. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, edycja 8. Kolejne pozyskanie środki to budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Poręba Wielka. Obejmuje zagospodarowanie działek zlokalizowanych w sąsiedztwie szkoły podstawowej i domu ludowego w celu utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. W ramach zadania planowane jest wykonanie boiska rekreacyjno-sportowego wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni do skoku w dal, a także układu komunikacyjnego, chodniki i tym podobnie oraz montażu elementów małej architektury. Kwota pozyskanych środków to 1 980 000, co stanowi 90% całkowitej wartości zadania oszacowanej na 2 200 000 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 19 grudnia 2025 roku. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, edycja 8. I jeszcze kolejne pozyskane środki to odtworzenie i zachowanie miejsca pamięci, ruin budynku kwaszarni, Krautsilo, etap drugi oraz odtworzenie i zachowanie miejsc pamięci ruin budynku magazynów ziemniaków i warzyw, magazyn numer 1, pan Kartoffel Lagerhalle, ziemniaczarek, etap drugi. Kwota dofinansowania wyżej wymienionych projektów wynosi odpowiednio 391 916 zł dla pierwszego zadania oraz 389 867 zł dla drugiego, ziemniaczarki. Dofinansowanie stanowi 98% całkowitej wartości zadania oszacowanych na podstawie kosztorysów inwestorskich i pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, edycja druga. Przewidywany termin zakończenia obu inwestycji 30 września 2025 roku. Łącznie pozyskane środki to 12 273 794 zł. Spotkania wójta. 23 września wójt uczestniczył w integracyjnym spotkaniu seniorów, członków Stowarzyszenia Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Grojcu. Kolejno, 26 września wójt uczestniczył w otwarciu nowego budynku Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu. Podczas wydarzenia wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego pod nazwą Dlaczego należy dbać o serce. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie placówek z naszej gminy oraz Szkoła Podstawowa w Harmenża, która została wyróżniona nagrodą specjalną. 27 września wójt uczestniczył w biesiadzie seniorów zorganizowanej przez Sołtysa Zaborza wraz z Radą Sołecką. 30 września wójt uczestniczył w obchodach 90-lecia powiatowego zespołu nr 11 szkół ogólnokształcących imienia Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. Kolejno 30 września wójt wziął udział w wydarzeniu Sportowe Babice. Organizatorami wydarzenia byli Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Rada Sołecka na czele z Sołtysem oraz Szkoła Podstawowa. 4 października zastępca wójta wspólnie z przedstawicielami Rady Gminy uczestniczyła w obchodach 81. rocznicy masakry w podobozie KL Auschwitz-Bor-Budy, składając symboliczną wiązankę kwiatów. 7 października wójt uczestniczył w obchodach 75-lecia Koła Łowieckiego Cyranka. 10 października wójt Mirosław Smolarek uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Bratnik Serc pod hasłem Zapraszamy na spotkanie w rytmie zdrowia. 31 października wójt uczestniczył w Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej Zaborze, a następnie w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Oświęcimskim Centrum Kultury na zaproszenie starosty oświęcimskiego.
16 października wójt Mirosław Skolarek złożył życzenia mieszkance Poręby Wielkiej z okazji 100. rocznicy urodzin. W okresie od ostatniej sesji odbyły się 4 zebrania wiejskie w Stawach Grojeckich, Brzezińce, Babicach oraz Stawach Młonowskich. I jeszcze zaproszenia. W imieniu wójta gminy Mirosława Smolarka zapraszam na wydarzenia patriotyczne, które odbędą się w listopadzie. A mianowicie 10 listopada zapraszamy na biesiadę patriotyczną, która odbędzie się w Domu Ludowym w Grojcu o godzinie 17. 11 listopada zapraszamy na uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Orzeł Niepodległości we Włosienicy o godzinie 10. 11 listopada o godzinie 11 zapraszamy na uroczystą mszę świętą w Porębie Wielkiej, a po mszy na uroczystości Niepodległa do hymnu pod pomnikiem poległych i pomordowanych w czasie I i II wojny światowej. I jeszcze 17 listopada zapraszamy na Niepodległość pieśnią opowiedziana, koncert zespołu Porębianie w Domu Ludowym w Porębie Wielkiej o godzinie 18. Dziękuję. I ja jeszcze dwa słowa. Szanowni Państwo, chciałem poinformować o lokalizacji pojemników na olej, bo te pojemniki są już od wielu miesięcy i jak przebiega zbiórka oleju też w tych pojemnikach i co zamierzamy robić na rok przyszły, to jest też związane z dbałością i walką o ekologię. Może być tak, że niektórzy z Państwa nawet nie wiedzą, że na swoim sołectwie takie pojemniki mają, więc przeczytam, gdzie one są zlokalizowane. Babice, ulica Różana 23 przy szkole podstawowej, Broszkowice, Klubowa 7 przy budynku OSP, Brzezinka Sportowa przy budynku Oksir, Sportowa 9 oczywiście, Dwory drugie, Oświęcimska 28 przy Domu Ludowym, Grojec Główna 2 przy budynku OSP, Harmenże Borowskiego 32 przy budynku Domu Ludowego i remizy OSP, Łazy, Landskorona 59 przy sklepie spożywczym, Pławy Wojewódzka 4 naprzeciw sklepu obok przystanku autobusowego, Poręba Wielka, Wadowicka 79 przy budynku Domu Ludowego, Rajsko-Floriana 3 przy OSP, Stawy Monowskie, Dogodna 1 przy budynku OSP, Włosienica Józefa Suskiego 35 przy przedszkolu, Zaborze Grojecka 54 przy przedszkolu. I w tym roku sumarycznie przeczytam Państwu, ile zebraliśmy tego oleju w kilogramach w poszczególnych miejscach, gdzie te pojemniki stały. Jedna zbiórka była, znaczy ten olej był odbierany 7 lipca, druga 15 września i w sumie Babice 22 kg, Broszkowice 17, Brzezinka 13, Dwory drugie 0, Grojec 1, Harmenże 0, Łazy 0, Pławy 0, Poręba Wielka 14, Rajsko 4, Stawy Manowskie 1, Włosienica 9, Zaborze 6, razem 87 kg. Do tej pory za te pojemniki, które są rozlokowane na każdym sołectwie, płaciliśmy złoty i 8 groszy brutto, czyli tak naprawdę na cały rok nas to będzie kosztować 167,8 zł i 48 groszy. Biorąc pod uwagę cenę oleju na Pszoku, która była w tym roku powyżej 8 tysięcy, to za tą ilość byśmy zapłacili 300 kilkadziesiąt złotych. Tutaj zapłaciliśmy za wszystkie pojemniki 168 i firma sama sobie odbiera ten olej. Natomiast na przyszły rok ta kwota wzrasta do 10 zł 20 groszy, co stanowiłoby na cały rok kwotę 1591 zł 20 groszy. Oczywiście na stronach internetowych i w portalach społecznościowych o tym informujemy. Będę też chciał, ażeby ta informacja pojawiła się w gazecie gminnej, bo uważam, że za niecałe 1600 zł na cały rok mieć możliwość, aby takowe pojemniki w każdej miejscowości były i jest zasadne. I zobaczymy, czy mieszkańcy przyzwyczają się do tego, że można tamten olej oddawać, aby nie zapychać sobie rur kanalizacyjnych lub nie wylewać tego oleju do odpadów zmieszanych czy gdziekolwiek, gdzie tego się robić nie powinno.
Natomiast jeżeli będą sołectwa, w których ten olej nie będzie oddawany, na razie takich sołectw jest 4, to stamtąd te pojemniki zlikwidujemy i może przeniesiemy gdzieś w inne miejsca. To jest kwestia oleju. Chcę też, żebyście Państwo wiedzieli, tak jak kiedyś wprowadziliśmy pojemniki na elektrośmieci i te elektrośmieci są odbierane i można je tam wrzucać, tak tutaj mamy pojemniki na olej, aby dbać o środowisko. Prosiliście Państwo również wczoraj o wykaz zabytków nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków gminy wiejskiej Oświęcim. Jest ich 108 i jest wyznaczonych również 37 stanowisk archeologicznych. Ten wykaz jest tu przede mną w przerwie. Jak ktoś będzie chciał, może sobie sprawdzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W tej sprawie pytanie ma pan Jacek Mydlarz. Udzielam panu głosu. Wójcie, pani przewodnicząca, szanowni radni, zebrani goście. Panie wójcie, przyznało mi się, czy przegapiłem stawę grojeckie? Nie przyznało się panu. Bo były pojemniki na razie ustawiane w miejscowościach, więc sołectwo Stawy Grojeckie to jest miejscowość Grojec. Łazy były jako oddzielna miejscowość, ale ze względu na to, że w Łazach widać, że jest zero, istnieje duże prawdopodobieństwo, że stamtąd ten pojemnik zostanie zabrany i umiejscowiony przy budynku GOPS-u. Usatysfakcjonująca odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Pan radny Maciej Majerski, udzielam panu głosu. Dziękuję. Ja mam dopytam, a jak to mamy w szkołach, przedszkolach, tam gdzie mamy stołówki z tym olejem? Tam są separatory tłuszczu, które ten tłuszcz wyłapywać mają, natomiast i odpowiednio zabezpieczać. Natomiast mając możliwość oddawania bezpłatnie do takich pojemników, można to w prosty sposób robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że już nikt nie zgłasza się do zabrania głosu w dyskusji, przed następnym punktem 7 ogłaszam 10 minut przerwy.
Wznawiam obrady sesji po przerwie. Przechodzimy do punktu 7 dzisiejszego porządku obrad. To jest podjęcie uchwał w sprawach. Uchwała w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim. Uchwała była omawiana na połączonym posiedzeniu komisji w dniu 17 października, czyli wczoraj. Bardzo proszę o stanowisko komisji. Na wczorajszym posiedzeniu obydwu komisji, to jest Komisji Polityki Gospodarki i Budżetu Gminy oraz Komisji Ogólnoadministracyjnej Edukacji Publicznej i Kultury, uchwała była omawiana. Głównie chodzi w tej uchwale o to, że z dniem 1 stycznia 2024 roku ulega zmianie nazwa z dotychczasowego GOPS-u z siedzibą w Grójcu na Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim. Dlatego zasadnym jest, stała się zmiana statutu celem aktualizacji. W zasadzie takie zmiany to są kosmetyczne, jak również to, że będzie powołany zastępca dyrektora, który w razie nieobecności pani dyrektor GOPS-u będzie pełnił funkcję za panią dyrektor. Oczywiście będą też dostosowania nowych ustaw do realizacji zadań, które ma powierzone GOPS. Po wszelkich jeszcze wyjaśnieniach ze strony pani dyrektor GOPS-u, uchwała została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały było 10 radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytania, uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Informuję państwa radnych, że za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, czyli została ona przyjęta. Uchwała w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Gminy Oświęcim. Również ta uchwała była omawiana na wczorajszym posiedzeniu połączonych komisji. Proszę zatem o przedstawienie stanowiska komisji. Na wczorajszym posiedzeniu obydwu wspólnych komisji uchwała była omawiana. W zasadzie chodzi to, że to o to samo co poprzednio, czyli z dniem 1 stycznia 2024 rok ulega zmianie nazwa na Biblioteka Publiczna Gminy Oświęcim, stąd konieczność zmiany statutu, dostosowania również pieczątek, żeby od 1 stycznia biblioteka mogła funkcjonować normalnie. Po wyjaśnieniach ze strony pani dyrektor uchwała została poddana głosowaniu. Głosowało 10 radnych, wszyscy obecni byli za przyjęciem powyższej uchwały. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania, uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 12 obecnych. Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminy Oświęcim. Uchwała była omawiana na posiedzeniu komisji. Proszę panią przewodniczącą o przedstawienie stanowiska. Na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji uchwała była omawiana przez pana sekretarza. Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych nazw jednostek, czyli Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim, Biblioteka Publiczna Gminy Oświęcim, te zmiany wchodzą od 1 stycznia 2024 roku, jak również zmiana doprecyzowania nazwy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim i Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim. W wykazie jednostek organizacyjnych również będzie funkcjonowało w Brzezińce, będzie zespół szkolno-przedszkolny Brzezińce. Po wyjaśnieniach jeszcze szczegółowych ze strony pana sekretarza uchwała została poddana głosowaniu. Wszyscy obecni radni zaakceptowali powyższą uchwałę, czyli 10 radnych było za przyjęciem uchwały. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapytam, czy z państwa radnych ktoś miałby jeszcze jakieś uwagi i propozycje do zmiany w tej uchwale? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania.
Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 12 obecnych. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Oświęcim. Uchwała była omawiana na wczorajszym posiedzeniu komisji. Proszę panią przewodniczącą o przedstawienie stanowiska komisji. Na wczorajszym posiedzeniu wspólny obydwu komisji uchwała była również omawiana przez pana sekretarza. Chodzi o podjęcie takiej uchwały pozwoli na określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków gminnej ewidencji gminy, ponieważ gmina jest na liście przyznanych środków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na dwa zadania. Pierwsze zadanie to jest odtworzenie i zachowanie miejsc pamięci, ruin, budynku, magazynu ziemniaków i warzyw, tak zwanych ziemniaczarek. I jest to kwota 389 867 zł i 96 groszy, etap drugi, oraz budynku kwaszarni, też etap drugi, w kwocie 391 916 złotych 47 groszy. Udział gminy to jest 2% w tych zadaniach. Po wyjaśnieniach jeszcze ze strony pana sekretarza uchwała została poddana głosowaniu. Za przyjęciem powyższej uchwały było 10 radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jeszcze uwagi, poprawki do projektu uchwały? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Informuję, że uchwała została przez państwa radnych przyjęta jednogłośnie przy 12 obecnych. Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Oświęcimskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030 z perspektywą 2040. Uchwała ta była również omawiana na wczorajszym połączonym posiedzeniu komisji. Proszę o przedstawienie stanowiska komisji. Na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji była przez panią kierownik omawiana plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Oświęcimskiego Obszaru Funkcjonowania Funkcjonalnego zlecony przez Urząd Miasta Oświęcim przy partycypacji w kosztach przez gminę wchodzących w skład porozumienia międzygminnego zawartego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Opracowanie dokumentacji związane jest z możliwością na przykład pozyskania przez MZK dotacji pozyskania środków finansowych z Funduszu Europejskiego na zakup na przykład autobusów elektrycznych, a przyjęcie tego dokumentu przez gminę zwiększa szanse w zakresie aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na różne inwestycje, między innymi na przykład ścieżki rowerowe czy podobne zadania. Po jeszcze wyjaśnieniach ze strony pani kierownik uchwała została poddana głosowaniu. 11 radnych było za przyjęciem powyższej uchwały. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi, poprawki do projektu uchwały? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Informuję państwa radnych, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 12 obecnych. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę część nieruchomości na okres 40 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Oświęcim położone w obrębie Brzezinka. Uchwała była omawiana na połączonym posiedzeniu komisji. Bardzo proszę o przedstawienie stanowiska komisji. Na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji uchwała była omawiana. Chodzi o to, że wnioskodawca chce wydzierżawić część działki położonej w Brzezince, to jest ulica Piwniczna, i wybudować tam rzeźbę memora upamiętniającej ofiary byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Rzeźba ma mieć wysokość 270 cm.
i być posadowiona na podejście betonowym o wymiarach 4,56 metra razy 4,56 metra. Wnioskodawca zwrócił się do gminy o wydzierżawienie tego terenu na okres 40 lat. W czasie pracy nad powyższą uchwałą padł wniosek pana radnego Andrzeja Ryszki, żeby wydzierżawić to, ten teren jednak nie na 40 lat, ale na 20 lat, bo zawsze można zwiększyć, czy różne rzeczy się mogą w tym czasie stać. Wniosek z pana Andrzeja, Andrzeja Ryszki został poddany głosowaniu i 11 radnych było za przyjęciem tego wniosku. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny, czyli po prostu trzeba wprowadzić zmianę do powyższej uchwały. Nie wydzierżawiamy na 40 lat, a na 20. Po czym cała uchwała była również przegłosowana, również uzyskała akceptację wszystkich radnych, czyli 11 radnych było za przyjęciem powyższego wniosku. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma uwagi i poprawki do uchwały? Pan Zbigniew Krzemień, udzielam Panu głosu. Ja wracam do tego, czym zakończyła swoje wystąpienie Pani Przewodnicząca Komisji, że został wczoraj zgłoszony formalny wniosek o zmianę zapisu w paragrafie pierwszym, że nie na okres 40, a na okres 20 lat. W związku z tym ponawiam wniosek, w zasadzie zgłaszam wniosek o zmianę zapisu w paragrafie pierwszym. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Pan radny Zbigniew Krzemień zgłosił wniosek, aby w paragrafie pierwszym projektu uchwały w punkcie pierwszym wpisać na 20 lat, czyli przyjmie on wówczas treść. Rada Gminy wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat. Wniosek został złożony formalnie, więc musimy go przegłosować. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania w tej sprawie. Dziękuję. Informuję, że wniosek zyskał akceptację 10 radnych przy 2 osobach wstrzymujących się, czyli zyskał Państwa akceptację. W związku z tym w paragrafie pierwszym, tak jak już powiedziałam, wpisujemy okres trwania dzierżawy 20 lat i obecnie przystępujemy do głosowania całego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przez Państwa radnych przyjęta przy 10 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu oświęcimskiego. Jest to uchwała dotycząca modernizacji dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej, PGR. Uchwała była... Jeszcze wcześniej jedna. O sprzedaży. Przepraszam. Usługowego. Tak, wracamy. Dziękuję, że Państwo radni czuwają. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu lokalu usługowego. Dotyczy sprzedaży lokalu usługowego w Brzezińce. Uchwała była omawiana na poprzednim posiedzeniu komisji. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie stanowiska komisji. Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarki i Budżetu Gminy i Komisji Ogólnoadministracyjnej Edukacji Publicznej i Kultury uchwała była omawiana. Chodzi o sprzedaż w trybie przetargu lokalu po budynku przedszkola w Brzezińce. To jest budynek przy ulicy Czernichowskiej o powierzchni 193,74 m kwadratowego. Wartość została oszacowana przez rzeczoznawcę na 370 tysięcy złotych. Stan techniczny jednak budzi duże wątpliwości i w zasadzie niezasadny byłoby jego remont, dlatego korzystniejsze dla gminy Oświęcim jest sprzedaż tego lokalu. Po jeszcze wyjaśnieniach
ze strony pani kierownik. Projekt uchwały został poddany głosowaniu i uzyskał akceptację radnych, czyli 11 osób było za przyjęciem powyższej uchwały. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta przy 11 głosach za i jednym głosie wstrzymującym się. I teraz projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu oświęcimskiego. Tak jak już uprzednio mówiłam, dotyczy modernizacji dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały PGR. Uchwała była omawiana na wczorajszym posiedzeniu komisji. Proszę zatem panią przewodniczącą o przedstawienie stanowiska komisji. Na wczorajszym wspólnym posiedzeniu obydwu komisji projekt uchwały był omawiany. Chodzi o modernizację dróg powiatowych na terenie gminy, na których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Chodzi tu o modernizację ulicy Grodgera w Porębie Wielkiej. Partycypacja gminy w tym przedsięwzięciu to jest 50%. Chodzi o wymianę nawierzchni, otworzenie poboczy, poprawę systemu odprowadzenia wód. Wkład gminy to jest 42 tysiące, nie wiem czy nie pomyliłam, 860, tak, 42 867 zł. Szacunkowy koszt całego zadania to jest 1 097 775 zł 33 zł. Uchwała, projekt po jeszcze wyjaśnieniach został poddany głosowaniu i uzyskał akceptację radnych, to znaczy 11 osób było za przyjęciem projektu uchwały, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dotyczy jeszcze, dodam, Grodgerówki oraz Sośniny we Włosienicy, bo te ulice ze sobą sąsiadują. Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania, uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie, to proszę o przygotowanie głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 12 obecnych. I następny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu oświęcimskiego. Tym razem dotyczy on przebudowy drogi powiatowej 1866K ulica Suskiego we Włosienicy wraz z przejściem dla pieszych. Ten projekt uchwały również był omawiany na wczorajszym posiedzeniu komisji. Bardzo proszę panią przewodniczącą o przedstawienie stanowiska komisji. Na wczorajszym posiedzeniu obydwu komisji projekt uchwały był omawiany. W zasadzie to jest kontynuacja zadania już rozpoczętego wcześniej, czyli przebudowa drogi powiatowej 1866K. To jest ulica Suskiego wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Włosienica. Zadanie ma być realizowane do końca czerwca 2024. Szacunkowy koszt zadania to jest 1 000 000 zł. Wkład własny gminy 200 tysięcy złotych. Projekt po jeszcze krótkich wyjaśnieniach poddany został głosowaniu, uzyskał akceptację radnych. 11 osób było za przyjęciem powyższego projektu. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania, uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Informuję państwa radnych, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 12 obecnych. I następna uchwała w sprawie zmiany uchwały 47/403/22 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu oświęcimskiego. Jest to uchwała, która była wprowadzona do dzisiejszego porządku obrad, jednakże na wczorajszym posiedzeniu komisji już była omawiana. Bardzo proszę panią przewodniczącą o przedstawienie stanowiska komisji. Na wczorajszym posiedzeniu obydwu komisji uchwała była omawiana. Chodzi o udzielenie pomocy powiatowi oświęcimskiego w związku z realizacją zadania przebudowa drogi powiatowej 1897K.
To jest ulica Wadowicka w Porębie Wielkiej. Pomimo tego, że była konsultowana na etapie tworzenia dokumentacji do mieszkańców, nie wnieśli uwag, jednak w tej chwili mieszkańcy wnoszą na etapie postępowania, wnoszą uwagi o decyzji na etapie decyzji o pozwolenia wydania prawnego. Nie ma możliwości zakończenia prac projektowych w związku z tym w 2023 oczywiście roku, dlatego wprowadza się zmianę i pomoc finansowa udzielona zostanie w 2024 roku. Przepraszam, tak, 2024. Projekt po wyjaśnieniach jeszcze ze strony pana wójta albo pana sekretarza, pana wójta. Poddany został głosowaniu, uzyskał akceptację radnych za przyjęciem powyższego projektu uchwały. Było 11 radnych, czyli nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Dziękuję. Dziękuję. Dodam jeszcze, że ta zmiana uchwały dotyczy jedynie roku budżetowego wydatkowania środków finansowych. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania, uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 12 obecnych. I projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Oświęcim. Skarga była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę o krótkie przedstawienie uzasadnienia i sposobu rozpatrzenia skargi przez pana przewodniczącego komisji. Dziękuję pani przewodnicząca. Komisja pochyliła się nad sprawą. Mamy wyjaśnienia kierownika. Pisemne są dość obszerne, tego jest w sumie 5 stron. Mamy również odpowiedź z biura inżynierskiego, która wzywa do wniesienia natychmiastowych przeprosin i wycofania wszystkich oszczerstw, które mogą przyczynić się do naruszenia moich dóbr osobistych. To jest pod adresem skarżącego. Skarżący pierwotnie wyraził zgodę na wejście w teren, później troszkę zmienił zdanie. Reasumując, wszystkie zarzuty stawiane przez skarżącego nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Całe opracowanie jest przesłane radnym na skrzynki mailowe. Wczoraj było omówione na komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sposób rozpatrzenia skargi był również opiniowany przez połączone posiedzenie komisji. Proszę panią przewodniczącą o przedstawienie stanowiska komisji. Na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji projekt uchwały był omawiany. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi wyjaśnieniami przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Następnie poddany głosowaniu i uzyskał akceptację radnych, to znaczy 11 radnych było za przyjęciem. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Dziękuję. Dziękuję. Dodam jeszcze za panem przewodniczącym, że pełna treść uzasadnienia sposobu rozpatrzenia skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji została państwu radnym dostarczona i mogą się państwo z nią również szczegółowo zapoznać. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania, uwagi do uchwały? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Rada Gminna jednogłośnie przy 12 obecnych potwierdziła sposób rozpatrzenia skargi na wójta gminy Oświęcim przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Jednocześnie informuję Państwa radnych, że o sposobie rozpatrzenia skargi zainteresowane strony zostaną przeze mnie niezwłocznie poinformowane. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Oświęcim. Tutaj jeszcze na wczorajszym posiedzeniu komisji mieliśmy również wnoszone autopoprawki, ale były one już szczegółowo omówione. Proszę zatem panią przewodniczącą o przedstawienie stanowiska komisji. Na wczorajszym posiedzeniu komisji pan skarbnik objaśnił wszystkie zmiany, objaśnił również, co jest w autopoprawce do WPF-a. Dlatego projekt uchwały został poddany głosowaniu
i uzyskał akceptację radnych. Za przyjęciem powyższej uchwały było 11 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania, uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Informuję Państwa radnych, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 12 obecnych. I ostatni projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2023. Ten projekt również został objęty autopoprawką i również ta autopoprawka była już wczoraj omawiana na wczorajszym posiedzeniu połączonych komisji. Proszę Panią Przewodniczącą o opinię. Na wczorajszym posiedzeniu komisji Pan Skarbnik szczegółowo omówił zmiany do uchwały budżetowej, jak również autopoprawkę. Po wyjaśnieniach ze strony Pana Skarbnika projekt uchwały został poddany głosowaniu, uzyskał akceptację wszystkich radnych, to znaczy 11 osób było za przyjęciem powyższej uchwały, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania, uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Informuję, że uchwała została przez Państwa radnych przyjęta jednogłośnie przy 12 obecnych. Tym samym, Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy punkt 7 dzisiejszego porządku obrad. Przed punktem 8 ogłaszam 10 minut przerwy.
Wznawiam obrady sesji po przerwie. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. To jest interpelacje i zapytania. Udzielam głosu panu radnemu Tomaszowi Mydlarzowi. Panie wójcie, szanowni radni, mam interpelację w zasadzie do zwrócenia się do starostwa z wnioskiem o wykonanie w roku 2024 choćby części zaprojektowanego już 2015 chodnika w Porębie na Tyszkiewicza od cmentarza do remizy. I w interpelacji proszę o pilną naprawę ubytków na ulicy Kmieckiej. I jedno zapytanie. Panie wójcie, czy starostwo powiatowe w Oświęcimiu zakłada w projekcie budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi powiatowej 1897K w Porębie, ulica Porębska w Zaborzu i Wadowicka w Porębie? Dziękuję. Dziękuję. Proszę o przekazanie na piśmie. Pan Wójt chciałby się odnieść. Tylko to zapytanie starosty, projektanci z tego, co mają zlecenie, z tego, co wiem, projektują chodnik w puzlach, dlatego że pod chodnikiem pójdzie infrastruktura techniczna, więc asfaltować tego nie można. Będzie to traktowane jako chodnik, a nie jako ścieżka pieszo-rowerowa. Dziękuję. Pan radny Jarosław Krząkała. Ponawiam interpelację odnośnie malowania linii na ulicy Nadwiślańskiej Oświęcimskiej. Proszę to przekazać do starostwa, bo mgły już są, a linii nie ma. Dziękuję. Dziękuję. Czy w punkcie interpelacji i zapytania jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to przechodzimy do punktu następnego, czyli wolne wnioski. Bardzo proszę o zgłaszanie się do zabrania głosu w dyskusji. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Ryszka. Udzielam panu głosu. Pani przewodnicząca, panie wójcie, składam wniosek w imieniu grupy mieszkańców z ulicy Leśnej Brzezińce i ulicy Podwale Sołectwo Babice z prośbą o dokonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego terenu wokół byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Ci mieszkańcy proszą, aby uwzględnić ich, że tak powiem, żądania, żeby te tereny, które w tym planie są przewidziane jako zielone, przeznaczyć część przynajmniej na tereny mieszkalnictwa. Posiadają wokół swoich domów dosyć dużo terenu, ponad 5 hektarów i niestety nie mogą tam budować. Równocześnie proszą o wizję lokalną w terenie, żeby mogli temu projektantowi, który zajmuje się planem zagospodarowania tego terenu, wyjaśnić szczegółowo i uzasadnić swoją prośbę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Szanowni państwo, w tym terenie projekt plan przestrzennego zagospodarowania jest projektowany już chyba 4 lata. Ostatnio było drugie lub trzecie wyłożenie z wnioskami. Te wnioski zostały przyjęte i część przyjętych, część odrzuconych. Państwo będziecie mieć przygotowaną na następną sesję Rady Gminy uchwałę związaną z przyjęciem planu przestrzennego zagospodarowania w sołectwie Brzezinka. Nie jesteśmy w stanie wrócić do tamtego tematu już. Poza tym te tereny, o których pan sołtys mówi, i mieszkańcy w studium są przeznaczone jako tereny zielone, w związku z czym nie da się tam nic zrobić. A więc na bazie obecnego studium i planu i na tej bazie, który jest planowany plan przestrzennego zagospodarowania, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Natomiast weszła w życie nowa ustawa, która tak naprawdę likwiduje wszystko to, co było do tej pory, i na terenie całej gminy będziemy musieli rozpocząć projektowanie czegoś, co się kiedyś nazywało studium od nowa, a obecnie się to będzie nazywało plan ogólny. I do planu ogólnego będą tworzone plany szczegółowe zamiast planów przestrzennego zagospodarowania. Zmieniło się, powiem tak, ustępująca władza zmieniła nazewnictwo i dołożyła nam roboty. Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Krząkała. Panie wójcie, słuchając raportu z pana działalności, pan sekretarz ładnie przedstawił inwestycje drogowe na drogach gminnych. No, nie doczytałem dwóch miejscowości, które są pod moimi, tam jestem radnym, czyli Dwory i Stawy Monowskie. Sami wiemy, że
drogi gminne, taka droga jak Lawendowa, taka droga jak u nas odnoga Oświęcimskiej na pętli, taka droga jak Doły, potrzebują nagłych remontów. Kiedyś nie dało się wyremontować dróg powiatowych, no bo powiat nie chce, bo powiat różne rzeczy, różne tam sytuacje były. Teraz dochodzi do dróg gminnych. Dzieje się to samo. Czy te działania są, nie wiem, przeciwko sołtysom, czy przeciwko mieszkańcom, czy przeciwko personalnie mnie? Nie wiem. No, tak naprawdę drogi, mógłbym pana zapytać, Stawak Monowski, czy przez te 4 lata zrobiliśmy jakąś inwestycję drogową? No raczej nie. Czy u nas robiliśmy inwestycje drogowe? Tak, robiliśmy, ale każda była z dopłatą z Funduszu Sołeckiego. No, no, nie można tego nie zauważyć, że coś jest nie tak. Czy co się dzieje, że my nie możemy się dopchnąć ani w powiecie, a teraz tym bardziej w gminie? Dziękuję. Remont dróg gminnych na terenie z dopłatą Funduszu Sołeckiego wyglądał z reguły tak, że sołectwo przeznaczało na inwestycje tyle pieniędzy, ile miało, czyli 17 tysięcy, a do 100 tysięcy dokładał Urząd Gminy. Więc to tak trochę nie do końca bym narzekał. Natomiast jeżeli chodzi o remonty na drogach powiatowych, możliwe, że na następnej sesji będzie. Powiat te wnioski, które poskładał i teoretycznie otrzymał, otrzymał na ulicę Centralną również w Stawach Monowskich z Polskiego Ładu. Czy to dojdzie do skutku, czy nie dojdzie? Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo to na razie są obietnice przekazania tych środków. Te, które były wcześniej, tak jak o tych, których rozmawialiśmy wczoraj na komisji z panem sołtysem Majerskim, one są i one są do realizacji. Natomiast tutaj na razie nawet kartonowego papieru nie otrzymaliśmy, oprócz tego, że takie wnioski zostały zaakceptowane. Jeśli chodzi o remonty na terenie gminy, tych dróg, które zostały przeznaczone, chcieliśmy wielokrotnie, żeśmy składali informacje na zgodnie z naszymi potrzebami na kilkanaście milionów. Kazano nam to zmniejszać, że oczywiście nie ma takiej możliwości. Nie pamiętam, czy to był trzeci czy czwarty etap OSPR-u. Zmniejszyliśmy do 9, bo ponoć 9 milionów miały mieć gminy. Dostaliśmy 4,700 i to nie na to, co mieliśmy uzgodnione. Natomiast tutaj również musieliśmy się zmieścić w kwocie 7,500 i te 7,500 w związku z tak zwanymi czarnymi punktami na drogach, które ma, może nie czarnymi punktami, tylko drogi, które mamy zaznaczone na czarno, które wymagają natychmiastowego remontu, zostały wprowadzone w te zadania. Ulica Doły, jak pan radny wspomina, jest krótką ulicą i przez tą ulicę i tamten rejon będzie przebiegać również wał, więc może nie przez ulicę, ale w tamtym rejonie ma tam nastąpić wyburzenie domu. Ta infrastruktura i zakres działania, który tam będzie, też powinien być w tym czasie zrobiony. To, czy tam na tej ulicy króciutkiej, bo to jest bardzo krótka ulica, której zrobiliśmy tam, poprawiliśmy skrzyżowanie, z którym też były dosyć duże problemy. Myślę, że jesteśmy w stanie, w zależności od tego, jakie będzie finansowanie samorządów po zmianie władzy, jeżeli wrócimy do sytuacji tej, która była wcześniej, to będziemy mieć pieniądze na realizację tego typu zadań. Zobaczymy, tak jak też mówią to posłowie, przyszli posłowie, czy po odkryciu tak zwanego długu i tej białej karty, która będzie wyświetlona na światło dzienne, jaki jest dziura budżetowa i czy będziemy w stanie wrócić do finansowania samorządów sprzed 2 lat. Jeżeli tak, będziemy mieć pieniądze. Natomiast to nie jest tak, jak pan radny mówi, czy to jest przeciwko panu, czy przeciwko komukolwiek. Realizujemy te zadania, które jesteśmy w stanie zrealizować.
Tutaj powiat też złożył na ulicę Oświęcimską prośbę o dofinansowanie. Nawet lobbowaliśmy wspólnie na rzecz realizacji tego zadania poprzez budowniczych, tak to nazwę, czy elektrowni atomowej. Oprócz tego, że pan, który też był zaproszony do was, do sołectwa na zebranie wiejskie, obiecywał, że będzie wspierał tę inicjatywę, nic nie zrobił, albo inaczej, nic nie wskurał, bo czy nic nie zrobił, nie wiem, ale nic nie wskurał na pewno. Więc próbujemy działać na rzecz poprawy infrastruktury w tamtym terenie na tyle, na ile to jest możliwe. Tyle mogę powiedzieć. Jeszcze pan radny Jarosław Chrząkała, ad vocem. Panie wójcie, dopłaty z funduszy sołeckich. Uważam, że jeżeli byśmy nie dołożyli, te drogi nie zostałyby zrobione. Tak uważam, może się mylę. To jeszcze, panie radny, jeżeli byśmy chcieli zrobić te drogi w takiej kwocie, jak żeście przeznaczyli pieniądze, to zrobilibyśmy 30 metrów. No, więc to... można funkcjonować w taki sposób. Natomiast dla mnie jak gdyby to, że sołectwo chce dołożyć do jakiejś drogi, jest też wskazaniem, że jest to ważki problem i do uzgodnienia. Z funduszu sołeckiego staramy się i do tego trzeba dążyć, ażeby realizować zadanie, które ma być skończonym zadaniem. Czyli jeżeli przeznaczamy z funduszu sołeckiego 15 tysięcy na jakieś zadanie, to ono ma być skończone, a nie przeznaczamy 15 tysięcy na to zadanie po to, żeby gmina dołożyła jakąś większą kwotę, chyba że to jest uzgodnione, bo czasem tego typu rzeczy uzgadniamy, że wspólnie finansujemy tego typu zadania. Ale jeżeli państwo uważacie jako zebranie wiejskie i jako sołectwo, że pieniądze gminne, które są przeznaczone do dyspozycji sołectwa, będziecie chcieć przeznaczyć na inne cele, to przecież doskonale o tym wiecie i wszyscy wiedzą sołtysi, że ja do funduszu sołeckiego się nie wtrącam. Każde sołectwo decyduje samo, na jakie cele przeznacza te pieniądze. Jeszcze jedno zdanie powiem. 4 lata zaczynałem tutaj kadencję. Moje pierwsze słowa, nie na pierwszej, na drugiej sesji, żeby nie było nigdy, chciałem, tak, żeby nie było nigdy w gminie sołectw dwóch szybkości w rozwoju. Powiem panu tak, nie udało mi się praktycznie nic zrobić. Myślę tylko o drogach, bo inne inwestycje jak najbardziej, bo mamy samochód, mamy kłada, mamy szansę na wał, jest to coś na pewno. Ale przy drogach one zdegradowane są o kolejne 4 lata, które nie są po prostu, no nic tam nie dzieje się. Więcej ład, więcej wyłamań i tyle. Czyli nie zrobiliśmy nic w tym kierunku. Dziękuję. Panie radny, tak pan mówi, jakby pana nigdy nie było przy uchwalaniu budżetu. Jeżeli pan był przy uchwalaniu budżetu, to trzeba byłoby nam wskazać wtedy, że zamiast, nie wiem, jakie pieniądze, bo pan mówi, nic nie zrobiliśmy, tak jak gdyby pieniądze leżały na ziemi, a my nic byśmy nie zrobili. Sam pan wspomniał, że jest skład, jest samochód pożarniczy, jesteśmy w trakcie wałów i doskonale pan sobie zdaje sprawę, jak te wały idą po grudzie i ile to wymaga wysiłku z naszej strony, ażeby stało się to, co najważniejsze jest dla dworów drugich. I odpowiedzialność za realizację samego projektu doskonale pan wie, że chce przełożyć na nas, chcą przełożyć Wody Polskie, a same deklarowały, że to zrobią 3 lata temu, bo pani dyrektor ówczesna Sikora wtedy była w dworach drugich. Uważam, że ta ocena, do której każdy ma prawo, jest dla nas krzywdząca, bo to nie jest tak, że w każdym sołectwie się robi wszystko, a u was się nie robi nic. Robi się to, co to jest najistotniejsze i najbardziej potrzebne. Na samym początku kadencji zabiegaliście o samochód i ten samochód jest. Zabiegaliście o inne rzeczy i te pewne rzeczy są. Wszystkiego naraz się nie da zrobić. To, że drogi są bardziej zdegradowane, oczywiście, że są. No oczywiście, że są. Natomiast doskonale pan również pamięta, że mieliśmy 22 drogi albo 24 włożone do projektu uszkodzonych dróg po tak zwanych nawalnych deszczach, czy do tak zwanych powodziówek, jak żeśmy to nazywali. I to wszystko było przez województwo zatwierdzone.
I niestety rząd to wywalił w kosmos ustępujący. Gdyby tamten projekt, napracowaliśmy się dwa i były drogi wtedy również u was. Napracowaliśmy się około miesiąca wtedy, projekt został wyrzucony do kosza, wtedy dostaliśmy informację, żebyśmy wkładali to do innych projektów. Wkładaliśmy do Polskiego Ładu i nic z tego nie wyszło. Więc mogę powiedzieć tutaj oficjalnie, że zostaliśmy oszukani. Zostaliśmy oszukani, bo to, co mieliśmy zatwierdzone przez służby wojewody, zostało wycofane, a tam, gdzie składaliśmy do Polskiego Ładu nowe drogi, znaczy projekty z remontem nowych dróg, żeśmy tych dróg nie otrzymali. Jak Państwo pamiętacie, wielokrotnie na ten temat mówiliśmy. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu panu radnemu Maciejowi Majerskiemu. Dziękuję. Panie przewodniczący, państwo radni, panie wójcie. Ja chciałem się dopytać tylko o sprawę techniczną, modernizacja dróg gminnych. Tam będą potrzebne plany, projekty, czy to chodzi mi o modernizację dróg gminnych i wewnętrznych. Czy te wypunktowane od A do H miejscowości będą potrzebne, miały projekty dróg, czy to będzie zaprojektuj remontu i wybuduj, jak to tam technicznie będzie wyglądało? Nie, to będą generalnie tylko nakładki i to wymaga bardziej zgłoszenia niż planu projektowego. Tutaj z tymi nakładkami, jak one mają wyglądać, to tu trzeba powiedzieć, że doskonałą i dużą pracę wykonuje kierownik inwestycji Piotr Kraj. On to wszystko przygotowuje na tym etapie. Natomiast jeśli chodzi o drogi, w których już jest kanalizacja deszczowa, tak jak na ulicy Przemysłowej, to tam to musi być zaprojektowane i stąd ten termin, o którym też wczoraj mówiliśmy, wydłużony na 2024-2025, bo w tym roku przetarg będzie rozstrzygnięty, znaczy czy będzie rozstrzygnięty, to zobaczymy, natomiast będzie ogłoszony i w tym przetargu na podstawie PFU na tą drogę będzie zaprojektowana droga przemysłowa. Projekt też będzie trochę trwał, w związku z czym stąd jest zaplanowane 2024-2025. Tam jest problem z infrastrukturą gazową, z przeprowadzeniem kanalizacji deszczowej, bo tam tą kanalizację deszczową będziemy robić, więc ten projekt jest wydłużony. Na pewno w tym roku przetarg będzie i mam nadzieję, że się rozstrzygnie pozytywnie i będziemy już krok do przodu, żeby realizować to zadanie. Natomiast to, co czytał pan sekretarz odnośnie tych 7,5 miliona, jeżeli one będą, to tam nie będziemy projektować, bo to są generalnie nakładki na drogach. Pan radny jeszcze ad vocem. I jeżeli pan sam tutaj przytyczył drogę przemysłową, to dopytam, to rozumiem, że w tym roku mamy przetarg i możliwość wykonania 2024-2025, co nie wyklucza pan, że może cała inwestycja zostać zakończona w przyszłym roku, nie? Czy nie? To wszystko zależy od tego, jak pójdzie, jak pójdzie projektowanie i uzgodnienia. Wszyscy wiemy, że to jest czasochłonne, wielomiesięczne działanie i uzgodnienia. Tam jest pewien problem z infrastrukturą gazową, ale to i to wyszło na etapie tworzenia PFU. Z tego, co rozmawiałem też z kierownikiem kiedyś, no może to potrwać około 10 do 12 miesięcy, nawet same uzgodnienie i projektowanie. Tak może się zdarzyć. Tych powiedzmy nieoptymistycznych warunkach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Adam Nowotarski. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie wójcie, mieszkańcy słuchają sesji, w związku z tym moje pytanie. A wie pan bardzo dobrze, że teraz jest duży ruch na ulicy Grojeckiej w Zaporzu. Często pan korzysta z tego objazdu. Kiedy będzie zrobione rondo, czy kiedy będzie udrożniona droga na Kęty, ulica Beskidzka, żeby to wahadło znikło, bo na razie no... Jeszcze raz, kiedy będzie? To wahadło na ulicy Beskidzkiej na Kęty. Kiedy tam zrobią rondo, kiedy planują udrożnić tę drogę? Bo na razie przez ten objazd, przez Zaborze, to jest tragedia. No, ruch jest potężny. Fakt, że policja znalazła nowe miejsca, gdzie można stać i nagradzają tych kierowców bardzo często, ale ja nie jestem, drogi się sypią. Nie jestem, proszę o spokój, inwestorem, tylko zarząd, tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast z tego, co wiem, to idzie to zgodnie z planem, ale tamte wahadła było pierwsze, teraz jest drugie, a jeszcze ma być co najmniej dwa odcinki na wahadła zrobione, więc na pewno nie będzie to szybko. Jeżeli to się wydarzy wiosna czy lato przyszłego roku, to to będzie najwcześniej.
To nie jest ulica Beskidzka, panie wójcie, to jest inna ulica, inna nazwa. Jagiełły. No, tak, ale to nie jest... ma to znaczenia, wiemy, o które miejsce chodzi, bo ulica Beskidzka łączy się z ulicą Jagiełły, czyli wiemy, o który węzeł komunikacyjny chodzi, natomiast trzeba mieć świadomość, że to będzie trwało jeszcze ładne kilka miesięcy. Dziękuję. Dziękuję, szanowni państwo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Znaczy, ja mogę tylko jeszcze dodać, pani przewodnicząca, w kwestii tego utrudnienia. No zawsze tak jest, że żeby coś mieć dobrego, to trzeba część czasu przecierpieć i myślę, że tu też będą cierpieć dosyć mocno mieszkańcy Puław, bo tam też zaczynają się roboty i utrudnienia dosyć duże, czy mieszkańcy Rajska, bo tam to jest również. Stąd też inwestor uznał, że będzie robił krótkie wahadła, żeby ten czas oczekiwania nie był długi, a nie wykonuje długiego odcinka, co spowodowałoby zdecydowanie większe korki w tamtym rejonie. Fakt jest taki, bo ja tamtą drogą jeżdżę również dosyć często. Jeżeli się nie jedzie rano, jak się jedzie do pracy czy do szkoły i po południu, jak się wraca, to tam na jedne światła się przejeżdża, więc tam nie ma jakiegoś problemu. Natomiast w tych godzinach newralgicznych no trzeba dłużej postać niestety. Dziękuję bardzo. Jeżeli już nikt z państwa nie zgłasza się do zabrania głosu w dyskusji, pozwolę się przypomnieć państwu, przedstawić się pocztę, korespondencję, która wpłynęła do Biura Rady. Wpłynęła skarga mieszkańca Broszkowic na działalność wójta gminy Oświęcim. Dotyczy sposobu przyznawania świadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu. Skarga zostanie przekazana do rozpatrzenia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wpłynęła petycja mieszkańca Warszawy z prośbą o podjęcie i poparcie uchwały dotyczącą reparacji od Niemiec. Również ta petycja zostanie przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu wpłynęło pismo z prośbą o dofinansowanie dodatkowych patroli oraz dofinansowanie prac remontowych w komendzie na rok 2024. I to pismo również zostanie przekazane do pana wójta do wiadomości, żeby go uwzględnić w miarę możliwości przy tworzeniu budżetu na rok 2024. Zresztą z tego, co widzę, to ono również u pana wójta jest. To tylko do państwa wiadomości przekazuję. Wpłynęło pismo od członka zarządu województwa małopolskiego pani Iwony Giwas zapraszające do składania propozycji zadań do 7 edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Jeśli państwa to zagadnienie interesuje, to zapraszam, z treścią pisma można się zapoznać. Wpłynęło również pismo informacja od wojewody małopolskiego pana Łukasza Kmity dotyczące przyznanej dotacji na prace konserwatorskie w budynku kwaszarni i w budynku magazynów ziemniaków i warzyw. No to jak państwo wiecie, już pokłosem tego pisma i tej decyzji były podejmowane na dzisiejszej sesji przez państwa radnych uwagi i wpłynęło także pismo, tak apel od walnego zebrania członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów dotyczące 25-lecia wprowadzenia fundamentalnej dla decentralizacji Polski historycznej reformy administracyjnej i utworzenia samorządowych województw oraz powiatów. Również z tym pismem państwo mogą się zapoznać. To cała korespondencja ze spraw informacyjnych. Informuję państwa radnych, że wstępnie sesja listopadowa planowana jest na dzień 22 listopada oraz grudniowa na dzień 20 grudnia. To są wstępne propozycje, żeby państwo je w swoich kalendarzach mogli uwzględnić. A póki co serdecznie zapraszam państwa na najbliższą środę, na 25 października, na uroczystą sesję Rady Gminy, na której to nadamy tytuł honorowego obywatela gminy Oświęcim Igorowi Mitorajowi. Jeżeli nikt z państwa ja jeszcze jedno jest, słowo, tak, jeśli można. Już udzielam głosu panu wójtowi. Dziękuję serdecznie. Ja bardzo chcę podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Oświęcim za niezwykłą frekwencję w wyborach. To dzięki obywatelskiej postawie
powinniśmy z budżetu państwa otrzymać pieniądze, jeżeli oczywiście Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotrzyma słowa, ponieważ za największą frekwencję w powiecie powinniśmy otrzymać 1 000 000 zł na remizy i 1 000 000 zł na budżet obywatelski oraz 250 tysięcy na lokalne kluby sportowe. Jest jeszcze 250 tysięcy dla działalności kół gospodyń wiejskich i orkiestry, czyli powinno to być w mojej ocenie około 2,5 miliona. Może nie około, 2,5 miliona. Pytanie jest tylko, czy te pieniądze rzeczywiście będą, czy te obietnice zostaną dotrzymane, czy tylko zostały rzucone na wiatr, ponieważ to był konkurs, który dotyczył tylko gmin do 20 tysięcy mieszkańców, czyli gmin, na którym organizującym wybory państwu zależało, żeby zagłosowały. U nas w gminie Oświęcim ta frekwencja była 79,82, czyli blisko 80% mieszkańców chciało się wypowiedzieć i ocenić 8 lat rządów ustępującej władzy, a nam dzięki temu udało się uzyskać najwyższą frekwencję, co powinno skutkować takimi środkami, które powinny wpłynąć do gminy. Jeżeli tak się zdarzy i rzeczywiście te środki będą, to niezwłocznie państwa poinformujemy, bo to są pieniądze, które zarobili mieszkańcy gminy Oświęcim i ja wszystkim mieszkańcom bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję również też wszystkim, którzy zajmowali się wyborami w gminie Oświęcim, wszystkim komisjom, komisji gminnej, tutaj też naszym koleżankom z urzędu, Danucie i Iwonie, które były najbardziej zaangażowane w to, i panu sekretarzowi, ale także wszystkim tym, którzy liczyli głosy, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Wszystkie dokumenty zostały odebrane. Cieszymy się, że udało się przeprowadzić te wybory nie bez niespodzianek i nie bez jakichś zgrzytów, ale wszystkie protokoły zostały przyjęte, także bardzo gratuluję wszystkim i serdecznie dziękuję. Dziękuję. Właśnie dzięki pracy wszystkich urzędników naszych u nas nie było jakichś nieprzewidzianych historii. Pewnie były, ale na bieżąco zostały te problemy rozwiązane dzięki właśnie waszej pracy, dlatego też w imieniu wszystkich radnych i w imieniu mieszkańców składam wam serdeczne podziękowania. Co, jeżeli chodzi o tą bardzo pozytywną informację, bądźmy wszyscy, myślę, że jestem wyrazicielem tutaj wszystkich państwa zdania, że wszyscy mamy naprawdę głęboką nadzieję, jak to niektórzy mawiali, graniczącą z pewnością, że te pieniądze, które się nam należą, otrzymamy i będziemy się z nich cieszyć. Tym optymistycznym akcentem dziękuję państwu dzisiaj za przybycie i zamykam obrady dzisiejszej sesji. Mogę tylko dodać.